Zmywarka załadowana. Krótkie, szybkie objaśnienie. Tutaj, jak widzimy, wkładamy tabletkę. Taką kapsułkę 3 w jednym na przykład. Tutaj dolewa się nabłyszczacz. I przechodzimy teraz bardziej tutaj. Ok, włączamy sobie zmywarkę. Po włączeniu domyślnie ustawiony jest tryb eko. Zużywa on najmniej wody i najmniej prądu. Ta zmywarka potrafi zejść nawet do 5,5 litra wody, a prądu to tam 0,9 kWh. Ale pokrótce, ten program jest do garków, 70 stopni, jak widzimy 2 godziny 20 minut. Można go skrócić na godzinę 35. Program auto dostosowuje sobie czas pracy do stopnia zabrudzenia wody. Możemy go sobie też skrócić do godziny 30. Maksymalnie będzie trwał 2 godziny 45 minut. Program eko już był objaśniany. Teraz co? Kieliszki delikatne, 40 stopni, godzina 35, możliwość skrócenia do godziny 5. Teraz tak, turbo speed. W tym momencie, gdybym wcisnął start, przez 25 minut grzeje się tam jakby grzałka taka. I dopiero po tym czasie możemy załadować zmywarkę i co 20 minut możemy ją ładować. Program godzinny, 65 stopni. Tego już nie można skrócić rzeczywiście, to jest właśnie przycisk od skracania czasu. To jest opcja suszenia. Dodaje nam 15 minut do każdego cyklu na suszenie. To jest opcja czyszczenia zmywarki. A tutaj możemy sobie ustawić na przykład takie opóźnienie, że za 5 godzin nam się ma włączyć zmywarka. Zmywarka już pracuje. Na ziemi pokazuje się czerwony punkcik. Tutaj widzę, jakby wyglądał różowy. Po zakończeniu pracy punkcik zniknie, więc wtedy będziemy wiedzieć, że zmywarka zakończyła proces mycia.